Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i witam was w grudniowym maratonie. Podjąłem się challenge'u opublikowania 60 filmów w ciągu tego miesiąca, a towarzyszy mi przy tym mój znajomy, który o godzinie 16:00 codziennie publikuje na tym kanale dla was ciekawostki. Także co, standardowo, Nexu przestrzuł na Instagramie za każdego followa, staram dzięczyć się lajkiem pod waszym zdjęciem, strzelcie łapkę dla zasięgu, a ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania. Większość osób, które zostają aresztowane, boją się samotności więziennej celi. Zgodnie z tym materiałem ze świata zjawisk paranormalnych, można bać się czegoś zupełnie innego. Na tym filmie widzimy mężczyznę za kratami w celi, o zaoszczonym rygorze. Stoi sam w izolacji i patrzy przez kraty. Jednakże gdy mężczyzna w celi robi mały krok w bok, możemy zauważyć dziwaczną postać cienia, która czai się tuż za nim. Jej kształt jest przerażający i wydaje się, że nie jest to część ciała człowieka, tylko wygląda jak jakiś dziwny pająk z ludzką głową, który znajduje się dość nisko podłogi. Cień bardzo szybko znika, cofając się za mężczyznę po jego ruchu. Najwyraźniej ta dziwna istota ma pewne przywiązanie do tego nieszczęsnego więźnia, używając go do ukrycia się przed innymi ciekawskimi oczami. YouTuber Hable Moss de Mysterio przesłał to dziwne paranormalne spotkanie w domu pogrzebowym. Całe zajście zostało rzekomo schwytane przez ochroniarza, który patroluje obiekt podczas nocy. Na tym nagraniu widzimy coś, co wydaje się być holem dużego domu pogrzebowego. Wideo jest nagrywane z dość dużej odległości, jednakże odnoszę wrażenie, że autor nagrania skupia się na wejściu, gdzie goście przychodzą do tego miejsca. Na drugim końcu znajdują się rzędy metalowych słupów, które najprawdopodobniej służą do tego, aby kierowały klientami. Na końcu korytarza możemy zauważyć blask metalowego słupka, który samoczynnie się kołysze. I doskonale widać to, iż nie ma nikogo w pobliżu. Dodatkowo to nagranie zostało zrobione w domu pogrzebowym, więc być może jakaś zabłąkana dusza jest winowajcą tego paranormalnego zajścia. Dodatkowo na temat tego nagrania wypowiedzieli się eksperci, którzy twierdzą, iż ochroniarz miał do czynienia z dość silnym duchem, który najprawdopodobniej odszedł z tego świata w zamieszaniu lub cierpieniu, które powoduje, że duch utrzymuje się długo po śmierci na ziemi. Kanał na YouTubie The Haunted Site nie jest obcy co do przerażających filmów. Autorzy często udostępniają niesamowite materiały, które dostarczają widzom wiele wrażeń. Tym razem postanowili oni przeprowadzić śledztwo w domu demonów Clearwater w Reno, Nevadzie w Stanach Zjednoczonych. Według opowieści otaczających tę nieruchomość, kilkanaście osób zginęło w tym miejscu. Było wiele doniesień o zachodzących tam zjawiskach paranormalnych. Badacze odwiedzają posiadłość w celu odnalezienia dowodów na demoniczną aktywność. Śledczy posiadają naprawdę dobry sprzęt, m.in. noktowizję, spiritboxy oraz AVP. Gdy mężczyźni badają to miejsce, bardzo szybko słyszą wiele różnych głosów dobiegających z jednego urządzenia. Jeden ze śledczych słyszy słowo gwóźdź, następnie spogląda pod nogi i zdaje sobie sprawę, że był tylko kilka centymetrów od przekucia sobie stopy. Nail. Watch. Oh my god. Look what I almost stepped on. Chief. And it said nail watch. Oh. And there's all these nails right here. And I stopped because I didn't want to step on it. And it said disregard. Nail. Disregard. Threshold. What? That's crazy. Następnie duchy nakierowują ich do pomieszczeń, gdzie rozłożone na podłodze są kości. Następnie jeden z prowadzących twierdzi, iż zauważył jakąś dziwną postać, która przechodzi przez drzwi. W całym nagraniu dzieje się bardzo dużo. Mężczyźni znajdują dziwne znaki na ścianach i postanawiają zapytać ducha, co to jest. Ten odpowiada im coś w stylu antymodlitwa, co daje jasno do zrozumienia, że nie modlili się oni do Boga. What does that mean? Oh, I'm getting bad. Anti. Pray. Anti-pray. Kamera wychwytuje ruch kogoś i mężczyźni są przekonani, że coś znajduje się tuż przed nimi. To coś chce ich poprowadzić na górę, a oni postanawiają to miejsce zeksplorować. Przy okazji słychać dźwięki tupania po schodach. Na drugim piętrze jednemu z badaczy udaje się zarejestrować coś bardzo przerażającego. W jednym z okien znajduje się dziwna czarna widmowa postać, która następnie znika. Mężczyźni są przekonani, że wszystkie kolejne rzeczy, które się tam dzieją, są spowodowane przez obecność tej dziwnej widmowej postaci. Jak dla mnie dość mocne nagranie, jak i cholernie mocna aktywność ducha w tym miejscu. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach pod filmem. Pop.
Powinien być miejscem relaksu i odpoczynku po długim dniu. Niestety dla klientów Barney Max Bar, ich czas w tym miejscu jest zawsze niespokojny. Bar był przez lata miejscem, w którym regularnie przebywał człowiek o imieniu Joe, który niestety niedawno zmarł. Jednakże personel uważa, że nadal czasami przychodzi z wizytą do nich. W tym materiale nagranym przez system monitoringu baru widzimy kufel piwa na stole, przed gościem. Gdy jeden z klientów wstaje, kufel postanawia dosłownie eksplodować, rozlewając piwo po całym stole. Klienci tym zjawiskiem są zaniepokojeni, jednakże personel przyzwyczaił się do wizyty Joe'a i jego dziwnych wygłupów. Jednakże gdy jest tam ktoś nowy, przeważnie z przerażeniem ucieka z tego miejsca. Niestety przyszły takie czasy, gdzie większość z was chodzi do szkoły online, ale zajęcia klasowe przeważnie nie dają przerażających filmów. Nauczyciel Freddy Giza twierdził, że jest sam w niedawno zakupionym domu w Nuevo León w Meksyku. Podczas prowadzenia lekcji online wydarzyło się niecodzienne zjawisko. Gdy spojrzycie na prawe ramię nauczyciela, możecie zauważyć dziwną białą postać z długimi czarnymi włosami, która przechodzi tuż za jego plecami. Uczniowie zwrócili na tą uwagę i postanowili poinformować o tym nauczyciela. Jednakże ten twierdził, że prócz niego i jego psa nikogo nie ma w domu. Początkowo myślałem, że być może to jego zwierzak przebiegł po korytarzu. Jednakże pies nie przypomina tak dziwnej, demonicznej postaci. Także pozostaje pytanie, co czai się w domu tego nauczyciela? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Opuszczone szpitale i inne miejsca, gdzie chorzy i umierający spotykają swój koniec, są popularnymi lokalizacjami dla przerażających filmów. W tej eksploracji przez youtuberów Search History Beeper odwiedzają były dom opieki. Obiekt ten został zamknięty poprzez napływające informacje, że osoby pracujące tam nie dbają o starsze osoby. W tym okropnym budynku możemy znaleźć nawet cele, więc najprawdopodobniej przetrzymywano tam jakichś starców. Aż ciężko pomyśleć, co działo się za tymi ścianami, gdy budynek funkcjonował. Autorzy nagrania znajdują dziennik, w którym to były skargi złożone przez odwiedzających, którzy byli przerażeni warunkami, w jakich żyli ich krewni. Gdy prowadzą oni dalej swoje doświadczenia, na drugim piętrze zauważają dziwną postać cień, która przechodzi tuż nad nimi. Mężczyźni postanawiają odezwać się do istoty, jednakże nie słyszą odpowiedzi. Na temat tego materiału istnieje wiele teorii spiskowych. Jedne mówią nam o jakimś psychopacie, inne o bezdomnym, a te ostatnie mówią o tym, że jakaś dusza starca błąka się po korytarzach tego miejsca.